Jest pan tego pewien? No, tak, tak powiedział. Zeszedł zaraz. Spytam jeszcze. Ależ nie, ja tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że jeżeli zapłacicie mi 10% gotówką, to będziecie mieli 50% taniej film. I to powiedziałem. Tak, ja mówię troszeczkę po polsku, bo moja babcia była troszeczkę Polką. Ale panowie, obudźcie się. Chcecie robić biznes, to trzeba reagować szybko. Komuniz się skończył. Czas to pieniądz. A ja, proszę pani, nie mam czasu. A ponieważ jesteście bardzo sympatyczni, to dołożę wam wspaniały film za jedynie $2000. Ha? No ja. Tak, nie, tak, nie. Tak. Brawo, pan się szybko uczy. No to co, spotkam się jutro, tak? Pani, dobrze. Ale ja już mam. Ja też. Jak królowie to tytuł filmu, którego fragment przed chwilą państwo widzieli, filmu produkcji francusko-amerykańskiej, w którym zagrał, którego zresztą również tutaj widzieliśmy, główną rolę i autorem scenariusza jest pan Mariusz Pujszo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz Pujszo jest aktorem polskim, mieszkającym w Paryżu od lat 15, prawda, mniej więcej? Tak. Który trochę dzieli los większości polskich aktorów, którzy się znaleźli za granicą, to znaczy od czasu do czasu grywa mniejsze lub większe rolki rozmaitych cudzoziemców. Tak było, prawda? Przez ten cały okres. No, oczywiście, no, ambicje mnie poniosły do Paryża. Wyjechałem w 1981 roku. I oczywiście przez te lata grywałem w wielu filmach. Można powiedzieć, że też chyba zrobiłem około 150 filmów jako statysta. Ale jak trzeba Polaka, Rosjanina, oczywiście, żeby powiedział dwa słowa, tak to jest, tak. Tak jest. No, jeżeli były dwa słowa, to już był sukces. No. Aha. Ale uważam, że jednak był sukces, dlatego że żyłem z zawodu, nie wykonywałem innych rzeczy. Oczywiście statystowałem, ale każdy film robiony jako statysta jednak przynosił mi dużo satysfakcji. No właśnie, ale jak to się stało, że w wieku lat 40 aktor właśnie w ten sposób funkcjonujący nagle gra główną rolę w dużym filmie komercyjnym francusko-amerykańskim i to w dodatku właściwie do scenariusza swojego autorstwa? Proszę pana, to jest to samo pytanie, jakbyśmy się zapytali kogoś, no jak to się stało, że wygrał w Totolotka, prawda? No wziął długopis, skreślił 6 numerów i wygrał milion w Totolotka. Ja tak się porównuję troszeczkę, ponieważ uważam, że w tym zawodzie 90% to jest szczęście, więc 5% praca, 5% talent. Ja miałem szczęście i nawet jak tutaj jestem, można powiedzieć, jest to pierwszy wywiad, albo jeden z pierwszych wywiadów w telewizji. I to jest taka kontynuacja tej mojej przygody i tego mojego szczęścia. Oczywiście szczęściu trzeba pomagać. Ja w 1985 roku doszedłem do wniosku, że jednak we Francji nikt mi nie da jakiejś dużej roli. Jestem obcokrajowcem, mówię z akcentem właśnie, więc żeby zagrać dużą rolę, więc muszę sam sobie napisać, sam wymyślić scenariusz. I wymyśliłem w 1985 roku. No i ta wymyślona historia właściwie też nawiązuje troszkę do własnej biografii, dlatego że opowiada o losach ludzi, którzy gwałtownie właśnie osiągają nagle jakiś taki zupełnie niespodziewany sukces. Tak, film to, pokrótce, jest to historia dwóch braci, którzy wyjeżdżają z Polski. Jeden... Tak się składa, że są to Polacy, ale to nie jest specjalnie istotne. Nie, jest to tylko punkt wyjścia do opowiedzenia pewnej historii i są to Polacy, dlatego że ja jestem Polakiem, więc napisałem o Polakach. Jeden brat, wieczny student, którego ja gram, cały czas coś kombinuje, wymyśla, a drugi pracuje w hucie szkła. I ja namawiam swojego brata, chodź do Paryża, pojedziemy, tam wszystko jest możliwe, pieniądze, praca, piękne kobiety. I wyjeżdżamy do Paryża i przez 4 lata czy przez 5 lat okazuje się, że nie mamy papierów, nie mamy pracy, nie mamy pieniędzy, mieszkamy w takich slumsach. Ale jednak ja cały czas się nie poddaję, co chwila mówię, że nie, jednak jutro będzie lepiej, szczęście się do nas uśmiechnie. Mój brat chce wracać do Polski i na lotnisku ja widzę, że czeka człowiek z takim napisem pan Nielsen. I widzę, że nie znalazł tej osoby o tym nazwisku. I ja więc przedstawiam swojego brata, mówię, to jest pan Nielsen, ja jestem jego tłumaczem i przyjacielem. I ten człowiek mówi, a wspaniale, właśnie na panów czekałem, wsiadam do pięknego Mercedesa i ten Mercedes zawozi nas na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Reims, gdzie Nielsen, którego ja przedstawiłem swojego brata jako tego Nielsena, się okazuje, że jest reżyserem, no, który napisał... Co się dzieje dalej, to już proszę nie opowiadajmy, bo zresztą można sobie mniej więcej dopowiedzieć. Natomiast ta sytuacja wyjściowa na lotnisku to jest też jakiś element historii tak, prawdziwej. Tak, się przydarzył. Ja czekałem na lotnisku na Sławka Piwowarskiego, który dostał główną nagrodę w San Sebastian i przyleciał na festiwal w Orleanie i byłem z Żeńką Prowizyńcewem na lotnisku i mówię do Żeńki, słuchaj, tu stoi facet z napisem, z taki napis Piwowarski. Ja mówię, przecież on nie zna, słuchaj, ja się przedstawię jako pan Piwowarski i zobaczy, zaproszą mnie na festiwal. No i zrobiłem taki numer, ale po chwili powiedział mnie, nie, proszę pana, to nie ja, to ten kolega. Kto jeszcze gra w tym filmie? Proszę pana, mojego brata, Polaka, gra Stefan Fres, który dostał Cezara i Moliera. To są największe dwie nagrody aktorskie we Francji. Gra Thierry Lhermitte, gwiazdę
W naszym filmie gra Maruszka Detmers, jest Louis Vel, no i z polskich właśnie tutaj żeśmy widzieli we fragmencie Włodek Press, Jarek Bielski. A to są nieliczne właściwie sceny takie polskojęzyczne. Nieliczne, no bo niestety już nie może być, że tak powiem, za dobrze. No nie, jest historia o dwóch Polakach, więc za dużo tych Polaków nie można pokazać, żeby się nie znudziło. Na jakim etapie jest teraz ten film? Bo zdjęcia były realizowane w lecie, zdaje się, tak? Tak, zdjęcia żeśmy zaczęli w lipcu, żeśmy kręcili w Paryżu, potem we wrześniu żeśmy kręcili, o mój Boże, w Los Angeles. I można powiedzieć, ukończyliśmy całość filmu gdzieś w styczniu, czyli udźwiękowienie. Teraz w ostatnim czasie została nagrana piosenka i pierwszy pokaz filmu, tak już zrobiony kompletnie, to mamy 20 lutego w Paryżu. Jeżeli chodzi o premierę, premiera miała być w marcu, w kwietniu. Są, przepraszam, że pukam, ale są duże szanse, że będziemy mieli selekcję w Cannes. Po prostu preselekcję żeśmy przeszli. I pod koniec lutego dowiemy się, czy film będzie pokazany na festiwalu w Cannes. Jeżeli będzie pokazany, to premiera nie może się odbyć wcześniej. Tutaj nie było żadnego wkładu polskiego w ten film, oprócz oczywiście udziału artystów i autora. Natomiast no pewnie chciałby pan, żeby ten film tutaj się pokazał. No bardzo, znaczy ja bardzo bym chciał, żeby prapremiera światowa była w Warszawie. Jest taka okazja, bo jest Festiwal Filmów Francuskich organizowany przez Instytut Francuski i przez pana Gutka bodajże. I ja bardzo bym chciał, oni też by chcieli, żeby ten film był pokazany tutaj. I mam nadzieję, że się producent i dystrybutor zgodzą. Na razie się zastanawiają. Że parę osób również wtedy przyjedzie. Przyjedzie na pewno Maruszka Detmers, Thiel Lhermitte, także tutaj całą drużyną byśmy przyjechali. No to było wspaniale, rzeczywiście będzie to również okazja do jakiegoś spotkania ponownie. Tutaj dziękuję bardzo. Gościem naszym był pan Mariusz Pujszo. Na przełomie lat 70. i 80. zagrał kilka ważnych ról, między innymi w serialach Wakacje w reżyserii Anette Olsen i Białe Tango w reżyserii Janusza Akidawy. Te seriale mogli państwo oglądać na antenie telewizji Polonia. Później przez kilkanaście lat o Mariuszu Pujszo niewiele było słychać. Jednak ostatnio, i to w Paryżu, jest bardzo głośno. Naszym gościem jest właśnie Mariusz Pujszo. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. No właśnie, co się stało na początku lat 80., że przestaliśmy pana widywać na ekranie kinowym i telewizyjnym w Polsce? Ambicje mnie zaniosły do Francji. Postanowiłem wyjechać i spróbować swoich sił jako aktor w Paryżu. Oczywiście początki były bardzo, bardzo trudne, ponieważ nie mówiłem po francusku, mówiłem po angielsku, więc trzeba było szybko się uczyć języka francuskiego. No i z początku, od 1981 roku, zacząłem grywać mniejsze czy większe role. Oczywiście bardzo dużo statystowałem, bo żeby wejść w to środowisko, trzeba było jednak statystować. Wielu aktorów twierdzi, że po to, żeby naprawdę zacząć grać w francuskich lub też amerykańskich filmach, trzeba znać znakomicie język. I jeżeli tylko nie potrafimy tego posiąść, tego języka, znajomości tego języka w stopniu naprawdę perfekcyjnym, czyli bez akcentu, mamy szansę tylko grać rolę Polaków, cudzoziemców. Czy rzeczywiście tak jest? Oczywiście, bo ciężko zagrać Polakowi, który mówi z akcentem Francuza, więc to jest logiczne. Z tym, że mnie się wydaje, że aktor powinien, wyjeżdżając przede wszystkim za granicę, grać w wielu filmach. Nieważne, czy to jest statystowanie, czy to są jakieś mniejsze czy większe role, ponieważ jest to tak zwane otrzaskanie się troszeczkę z zawodem i przede wszystkim z językiem. Więc ja zrobiłem chyba 150 filmów jako statysta i bardzo się cieszę, bo dla mnie to było zrobienie 150 filmów chyba bardziej jako aktor, ponieważ ja zawsze, nawet jak byłem w tłumie, gdzie było 1000 osób, to ja zawsze starałem się grać, jakbym to grał główną rolę. To chyba ważne, co pan mówił, bo wielu aktorów, którzy wracają tutaj do Polski, nie przyznają się w ogóle do statystowania, bo twierdzą, że to jest coś gorszego, coś bardziej wstydliwego. No to zależy, jakie człowiek ma podejście do tego. Ja miałem zawsze takie podejście, że gram przede wszystkim dla siebie, a nie dla innych, więc jak mówię, jak grałem wśród 1000 osób, to starałem się zawsze, żeby mnie zauważono, bo myślę, że tu jest szansa. Jestem aktorem, który mówi z akcentem, którego nikt nie zna, więc być może mnie ktoś zauważy, pomyśli, ten w tłumie statystów coś jednak stara się zrobić. I często było tak, że do mnie podchodzono, mówią, niesamowite, kim pan jest? Ja mówię, aktorem z Polski, no to może pan zagra coś większego, panu damy. Ale z drugiej strony, oczywiście, dajmy na to na 10 filmów, z 3-4 filmów mnie wyrzucano, mówiąc, że co ten człowiek tutaj za głupoty wyrabia. No, ale były, to też, były też role ważniejsze. Oczywiście, no było parę ról w filmach amerykańskich. Oczywiście były to zawsze role
Polaków czy ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście były też filmy francuskie i na polskich ekranach można było zobaczyć Rosaline i Lwy Beneksa, Mąż Pani Ambasador François Vella, Zamek pod Oliwkami, czyli parę tych ról, że tak powiem, było. W pewnym jednak momencie porzucił Pan zawód aktorski, można tak powiedzieć, chociaż nie do końca, o czym za chwilę wspomnimy. To znaczy w pewnym momencie pomyślałem, że muszę coś zrobić ważnego i dużego w tym zawodzie. Jeżeli nie dam rady, to nie dam rady, to zostawię ten zawód, będę robił inne rzeczy, różne, równie wspaniałe. I pomyślałem, no, że muszę zagrać główną rolę w kinie, w francuskim filmie kinowym. No ale nikt mi nie da tej roli. Jestem człowiekiem, który mówi z akcentem, który jednak jest obcokrajowcem. I pomyślałem, że więc jak nikt mi nie da, to muszę sam napisać film, napisać scenariusz i w tym scenariuszu muszę napisać dla siebie główną rolę. I pomyślałem, będę czekał, aż przyjdzie mój czas. I w 1985 roku napisałem scenariusz. Sam zupełnie, to był pierwszy scenariusz, który pan kiedykolwiek napisał? To był pierwszy scenariusz, jaki kiedykolwiek napisałem. I przez parę lat chodziłem z tym pomysłem, z tym scenariuszem do różnych reżyserów i w pewnym momencie w 1989 roku grałem w filmie Mąż Pani Ambasador w reżyserii François Vella i powiedziałem mu, słuchaj, ja mam taki pomysł, dosyć ciekawy. On to przeczytał, od razu do mnie zadzwonił, powiedział, że rewelacja, że musimy się spotkać. Żeśmy wyjechali na tydzień czasu do Kabuch nad morze i na podstawie mojego scenariusza żeśmy napisali 400 stron. Oczywiście znaleźliśmy producenta, który się bardzo zainteresował pomysłem. Oczywiście były problemy, bo jak pani widzi, 89 rok, więc to trwało. Kilka lat. I cały czas pan wierzył, że się uda. Wierzyłem, że się uda. Ja nie żadnego filmu nie robiłem od tamtej pory i cały czas wierzyłem, bo powiedziałem sobie, że muszę zagrać. To znaczy być może była taka blokada od strony producenckiej, że nie wierzyli we mnie, że ja dam radę zagrać główną rolę, ponieważ nie miałem doświadczenia, ponieważ to jest główna rola, jeżeli będę grał z jakimiś gwiazdami, nie wiadomo, czy sobie dam radę. Ale ja jednak wierzyłem i trzeba przyznać, że reżyser też wierzył do końca. A jak pan przekonał tych niewierzących niedowiarków? Proszę pani, dowiedziałem się na 100%, że gram w tym filmie na tydzień przed pierwszym dniem zdjęciowym. Czyli przekonałem do końca, bo to nie był tylko problem przekonania, to nie był problem przekonania reżysera, ale to był problem przekonania dystrybutorów, przekonania współproducentów, że jednak ja podźwignę ten ciężar tej roli, bo to są duże pieniądze, to nie był film mało budżetowy, to jednak był film, który kosztował bardzo dużo pieniędzy. My ten film robiliśmy we Francji, robiliśmy w Stanach Zjednoczonych, więc jednak to kosztowało i się przekonali, najpiękniejszy komplement, że powiedzieli mi, że się cieszą, że się nie pomylili, więc to jest... To zobaczmy w takim razie fragment tego filmu. Proszę bardzo. Je répète que je peux faire moins cher si vous me payez 10% en cash demain. Powtarzam, od jutra będzie 10% drożej. Mais non! Je dis que je peux faire 50% moins cher, moins drogo, hein? Si vous me payez en cash demain, pas après demain ou dans un mois. Pan Jurgensen mówi, że to będzie o 50% drożej, jeżeli te 10% zapłacimy za miesiąc. Jest pan tego pewien? No, tak powiedział. Spytam jeszcze. Ależ nie, ja tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że jeżeli zapłacicie mi 10% gotówką, to będziecie mieli 50% taniej film. I to powiedziałem. Tak, ja mówię troszeczkę po polsku, bo moja babcia była troszeczkę Polką. Ale panowie, obudźcie się! Chcecie robić biznes, to trzeba reagować szybko, komunizm się skończył. Czas to pieniądz. A ja, proszę pani, nie mam czasu. A ponieważ jesteście bardzo sympatyczni, to dołożę wam wspaniały film za jedynie $2000. Ha? No ja. Tak, nie, tak, nie. Tak. Brawo, pan się szybko uczy. No, to co? Spotkam się jutro, tak? Ale ja już mam. Ja też.